Cześć, ja mam na imię Hubert i witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Czego Słuchamy. Tak jak mówiłem, seria zostanie kontynuowana, jeśli będzie się dobrze przyjmować, a pierwszy odcinek miał bardzo fajny odbiór. Jeśli lubicie nasz kanał, nasze filmy lub po prostu tę konkretną serię, możecie zostawić łapkę w górę, komentować, udostępniać i oczywiście subskrybować Pełną Kulturkę. Plan na ten odcinek jest taki, że najpierw ja przedstawię swoje propozycje, a później do akcji wkroczy Bartek i zaprezentuję Wam muzykę, której on ostatnio słucha. Pierwszą propozycją ode mnie będzie utwór zespołu Muse. I nie jest to żadna nowość, tylko singiel Plug-in Baby wydany 5 marca 2001 roku i pochodzący z drugiego studyjnego albumu grupy, legendarnego już poniekąd Origin of Symmetry. Odwieczną zagadką jest przesłanie utworu, albowiem chyba jeszcze nikomu nie udało się go rozgryźć. Częste sugestie nawiązują do lidera Muse, Matthew Bellamy'ego i jego miłości do gry na gitarze elektrycznej. Jednak sam zainteresowany wyznał niegdyś, że utwór traktuje o, uwaga, uwaga, szczeniakach modyfikowanych genetycznie, aby na zawsze zachowały młodość i żyły wiecznie. No ale chyba właśnie po to jest muzyka, żeby każdy interpretował ją na swój sposób. Kolejna propozycja ode mnie to chyba najbardziej znany utwór zespołu Nothing But Thieves, single Amsterdam, który promował drugi studyjny album grupy wydany w 2017 roku, Broken Machine. Płyta osiągnęła spory sukces, szczególnie w Wielkiej Brytanii, plasując się na tamtejszej liście przebojów na drugim miejscu. Idziemy dalej i przechodzimy do jednego z najlepszych w mojej opinii utworów z drugiego albumu Placebo, zatytułowanego Without You I'm Nothing, do utworu o nazwie Brick Shit House. Potem, gdy debiutancka płyta Placebo okazała się ogromnym sukcesem, zespół natychmiast zaczął pracę nad drugim krążkiem. I tak oto 12 października 1998 roku ukazał się Without You I'm Nothing, nagrane w 3 miesiące w Real World Studios w Wiltshire. Płyta okazała się dużym sukcesem, osiągając m.in. platynę w Wielkiej Brytanii, ale też produkując jedne z najbardziej znaczących hitów Placebo w całościowym dorobku. Utwory takie jak Every You, Every Me czy Pure Morning. Ostatnia propozycja ode mnie, zanim przekażę pałeczkę Bartkowi. Tym razem nowość, mianowicie utwór z niedawno wydanego albumu zespołu Black Veil Brides, The Phantom Tomorrow. Utwór Born Again. Jest to w mojej opinii jeden z jaśniejszych momentów na nowym wydawnictwie Black Veil Brides, które jest bardzo solidne, ale mam też wrażenie, że nieco jednolite. No siemo, z tej strony Bartek. Dawno się nie słyszeliśmy. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Przejdźmy od razu do tego, co dla Was przygotowałem. Na potrzeby tego odcinka zacząłem serduszkować utwory na Spotify, które mi się podobają. No i tak, wybrałem 4, które najchętniej chciałbym Wam przedstawić. Pierwszym takim kawałkiem będzie You and Me w wykonaniu zespołu Alt-J. Część z Was obracająca się w bardziej alternatywnych brzmieniach pewnie o nich słyszała. Jednak dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o zespole, jest to zespół grający muzykę indie rock z Wielkiej Brytanii. Mają na swoim koncie 4 płyty, a You and Me to singiel wydany we wrześniu tego roku. Pierwszy raz słuchałem tego kawałka właśnie kiedy wychodził. Dla mnie to były jeszcze wakacje i bardzo mi się z nimi kojarzy. Druga propozycja to Let Me Know autorstwa Brenta Fayaza. Utwór pochodzi z drugiego wydawnictwa artysty Fuck the World.
Album definitywnie wpasowuje się w ramy muzyki R&B i tak samo wpasowuje się w jesienną aurę i samotne wieczory spędzone w domu. Polecam sprawdzić cały krążek. Jest wypełniony po brzegi takimi właśnie perełkami. Pozostaniemy w gatunku R&B i zaproponuję wam utwór z pośmiertnego albumu Mac Millera. Utwór Good News z wydawnictwa Circles, dokładnie jak poprzednia propozycja, idealnie pasuje do tego, jak aktualnie wygląda świat za oknem. No i na koniec Gazda Perton z utworem World Class Cinema. Utwór pochodzi z jego pierwszej płyty Where Poly People Go To Read. Gazda artysta wykonujący muzykę indie pop. Moim zdaniem bardzo interesująca postać, wykonująca wcale nie tak oczywiste utwory. Jego największym atutem jest zdecydowanie wokal. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że któryś z kawałków, które przedstawił Hubert albo ja, przypadną wam do gustu. Pamiętajcie, żeby subskrybować, komentować i udostępniać. Bardzo nam w ten sposób pomagacie. Dzięki wielkie za waszą uwagę. Do usłyszenia wkrótce.